Klamka zapadła, przychodnia przy ulicy Armii Krajowej w Turku zostanie sprzedana. Decyzję o zbyciu budynku podjęto podczas sesji Rady Powiatu. Uchwałę w sprawie sprzedaży poparło 11 radnych, 8 było przeciw. Przychodnia do końca 2015 roku pozostanie w tym samym miejscu. Lekarze, którzy mają do tego momentu kontrakty, mogą czuć się bezpieczni. Natomiast mówiłem o tym bardzo głośno i chyba trzykrotnie. Ja życzyłbym sobie, żeby to właśnie lekarze, którzy w tej chwili świadczą usługi dla mieszkańców Turku i okolic, jak twierdzą, ale myślę, że samego Turku, nie mają takiej pewności i gwarancji, że po tej magicznej dacie 31 grudnia 2015 roku pozostaną w tym miejscu, ponieważ znajdą pewnie sobie lepsze warunki u innych podmiotów. Nie muszą dzierżawić od powiatu tureckiego tych pomieszczeń. Chciałbym bardzo, żeby to właśnie lekarze, którzy świadczą w tej chwili te usługi medyczne, żeby to oni kupili ten budynek, oni go dostosowali do wymogów stawianych przez NFZ i prowadzili swą działalność właśnie na dotychczasowych zasadach. Podczas sesji usłyszeliśmy, że dalsze inwestowanie w przychodnie jest nierentowne. Prawie 50-letni budynek wymaga kosztownych remontów, takich jak naprawa dachu i kominów wentylacyjnych, czy budowa windy dla osób niepełnosprawnych. Warunki trzeba poprawiać i to również jest dla pacjentów. Natomiast ja uważam, że pacjenci, tak jak tu było mówione na sesji, dobrego lekarza znajdą wszędzie, nawet w tej złej, jak było mówione, i w dobrej przychodni, ale jesteśmy w XXI wieku, są określone wymogi, są określone standardy. W związku z powyższym powstało szereg tutaj przychodni już na miarę, że tak powiem, tych wymagań. I dlaczego ma nie powstać druga? No powiat jest to mienie powiatu, które trzeba, że tak powiem, już dostosowywać do tych wymogów i myślę, że to jest dobra decyzja. Innego zdania byli jednak obecni tego dnia na sesji lekarze, którzy do samego końca bronili przychodni. Niestety wygląda na to, że po raz kolejny zwycięży polityka, decyzje polityczne, klubów politycznych, a nie zdrowie. No niestety, jak widzimy przy samych głosowaniach, no ewidentny podział, jeżeli chodzi o głosy. Liczę na to, że poprzez nasze wystąpienia jednak radni pomyślą o przyszłości zarówno swoich mieszkańców, jak i tej przychodni. To, że ona była od 1960 roku, to jest jej plus, a nie minus, bo to jest miejsce, do którego pacjenci wracają, pokolenia wracają. I to, żeby tą poradnię w tej chwili wydzierżawić komuś, sprzedać bez pewności zabezpieczenia tych pacjentów, tego miejsca jako przychodni, no jest po prostu nie do przyjęcia. Jest nam bardzo przykro, że Rada tak głosowała. Widać, pieniądz zawojował świat i pieniądz zawojował tą Radę. Dla nich tylko pieniądz, tylko fiskalizm. Mieszkańcy, społeczeństwo, nie ma wielkiego znaczenia. Żyje się ludziom coraz gorzej, coraz trudniej. Niepewność kopalni, elektrowni. A teraz jeszcze dojdzie niepewność opieki zdrowotnej. Nie zasłużyli na to nasi mieszkańcy. Zgodnie z umową dzierżawy przychodnia zakończy swoje funkcjonowanie 31 grudnia 2015 roku.